Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest świętem ponadnarodowym. Jednakże ponad tą narodowością jest jeden wspólny element, który obchodzimy w każdym kraju. Jest to element bardzo istotny dla życia każdej jednostki społecznej, każdej rodziny, społeczeństwa, ale także i kraju. Tym elementem jest praca. Praca, która jest istotna dla rozwoju gospodarczego, także i naszej ojczyzny. Obiecano i mówiono nam, przede wszystkim ci, którzy kształtowali tę dotychczasową politykę. Uczcie się, pracujcie, dorabiajcie się. Ten mit niestety pozostał nadal. To jest bajka, idea, iluzja. Niestety to pokolenie teraz oskarżone jest o to, że ma duże żądania, że ma aspiracje konsumpcyjne. Ale czy taką aspiracją jest chęć posiadania godnej pracy za odpowiednie środki, które otrzymujemy za wykonywaną pracę? Czy tą aspiracją konsumpcyjną jest chęć posiadania własnego mieszkania? Niestety wielu młodych ludzi nie ma takiej możliwości. I dopóki takiej możliwości nie będzie, to święto pierwszomajowe ma sens. I to święto pierwszomajowe będziemy obchodzić. Praca, która powinna być zagwarantowana dla każdego człowieka, niestety jest taką rzeczą, o którą czasem musimy wręcz walczyć. Na początku lat 90. ta forma reform, którą przyjęto w naszym kraju, spowodowała, że ważne były słupki, ważne były wykresy, ważne były dane, a nikt nie patrzył na to, że z roku na rok pogłębiają się różnice między rzeczywiście tą uprzywilejowaną grupą, która potrafiła odnaleźć się w nowych czasach, której wystarczyło zdolności, wykształcenia, przedsiębiorczości, ale przecież ludzie nie rodzą się równi. Nie każdy ma tyle samo siły przebicia, nie każdy jest tak samo operatywny. I powstała taka gospodarka, w której do dziś borykamy się z całą grupą osób, które mają mniej tych doświadczeń, gorsze wykształcenie, nieco mniej przedsiębiorczości. Czasem zmagają się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Czy to znaczy, że na rynku pracy są nic nie warci? Nie. To znaczy, że w tym systemie nie potrafiono stworzyć takiego podziału, aby i dla nich znalazło się godne zajęcie.